Szokujące słowa profesora Simona, który obnaża mówi całą prawdę na temat koronawirusa, nieprawdopodobne słowa, cała prawda na temat koronawirusa, od profesora Simona, a więc człowieka, który znajduje się w samym sednu, w samym sednie walki z wirusem. No właśnie, co na ten temat sądzi, ile potrwa tak naprawdę ta epidemia, ta pandemia? O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba. Zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij, że w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie. Także na mego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj przedstawię wypowiedź, czy fragmenty zacytuję z profesora Simona. A więc człowieka, który jest ordynatorem tej oddziału zakaźnego w szpitalu przy ulicy Koszarowej w Wrocławiu. Znana tak naprawdę osoba, persona, często wypowiada się w mediach w sposób nieszablonowy, emocjonalnie na temat właśnie koronawirusa. No, Swego czasu ganił też Polaków, którzy właśnie przebywali nad morzem, że nie mają maseczek, że nie zachowują dystansu społecznego. Natomiast teraz wypowiedział się na temat tego, jak długo potrwa faktycznie koronawirus. Szokujące słowa. Co ciekawe, tutaj profesor Simon porównał też koronawirusa w jakimś stopniu do grypy. Będę tutaj cytował wypowiedzi, które profesora Simona, które pojawiły się w artykule Dziennik Polski 24.pl, tytuł brzmi w ten sposób: Profesor Simon, koronawirus nigdy się nie skończy. Tak mówi profesor Simon, tak, że po prostu koronawirus się nigdy nie skończy. Przerażająca tak naprawdę sprawa, bo jesteśmy przygotowani przez polityków, że będzie pierwsza fala koronawirusa, druga fala koronawirusa. No i wydaje nam się, że po prostu tak ta fala, tak, na fala na morzu przychodzi jedna większa fala, może być nawet jakiś sztor, a potem po prostu może się uspokaja. A tu okazuje się, że profesor Simon mówi, że nigdy się nie skończy. No i teraz tak, profesor Simon mówi w ten sposób: należy liczyć się z tym, że raczej się nigdy nie skończy i zostanie z nami tak jak grypa. Tak powiedział tej profesor Simon. Wypowiedział się o temat szczepionek, tak, które mają się pojawić ewentualnie i skuteczności ich. Mówi w ten sposób profesor Simon, cytuję: Szczepionki, gdy będą już dostępne, trzeba będzie co rok lub dwa zmieniać, tak jak dzieje się to w przypadku grypy sezonowej. Tak powiedział tutaj ordynator oddziału zakaźnego, właśnie z Wrocławia profesor Simon. No to jest to, co właśnie często mówiliśmy, tak, że Właśnie po prostu mówiliśmy w sensie osób, które komentują sytuację z koronawirusem, tak, z zakażeniami, czy rozmawiamy ze sobą, praktycznie tutaj w, w Polsce, w rodzinach, tak między sobą, czy rzeczywiście ta szczepionka, która się pojawi, to będzie takim lekarstwem, tak, na wszystkie po prostu tutaj problemy związane z koronawirusem. Nie do końca, bo chociażby to jest kwestia tego typu, że właśnie pojawią się nowe szczepy, pojawiają się po prostu mutacje tego i będzie trzeba też dostosować do tego praktycznie szczepionkę, będzie trzeba do tego też dostosować tutaj szczepionkę. Także no szczepionka nie jest takim lekarstwem, że jak pojawi się szczepionka, to nagle wszyscy powiedzą, ojej, jesteśmy już uratowani, tak? Tak się tutaj prze, prze, wypowiadała już nie wiem kto tam, ale jakiś wysoko postawiony praktycznie polityk z Unii Europejskiej, em, która mówiła o tym, że najwcześniej szczepionka będzie dostępna w kwietniu przyszłego roku, że podobno po prostu wszystkie państwa będą mieć równy dostęp do tej szczepionki, bez, będzie bez podziału i tak dalej. Każdy obywatel będzie miał dostęp, każdy członek Unii Europejskiej. No, zobaczymy, jak to będzie mieć miejsce w praktyce, tak, jak rzeczywiście powstanie. I też jest kwestia tego typu, czy będą jakieś skutki uboczne, jak wygląda, będzie wyglądać ta szczepionka, na przykład u ludzi, zastosowanie jej, na przykład, skutki uboczne po jakimś czasie, po latach i tak dalej. No właśnie. Dalej mówi profesor Simon w ten sposób, że właśnie, znaczy, porównał tak naprawdę koronawirusa. Do grypy, tak? Eee, tutaj praktycznie tej śmiertelnej pandemii grypy na początku XX wieku, gdzie właśnie były ulotki, na tych ulotkach były informacje mówiące o myciu rąk, zachowaniu dystansu, a także noszenia maseczek, tak? Że teraz praktycznie apelujemy do społeczeństwa to samo, co było przed 100 laty, tak? Te same środki bezpieczeństwa, te same środki ostrożności. No ja powiem trochę, że to jest przerażające, tak? Że minął 100 lat, a jakby Walka po prostu z koronawirusem, czy walka z wirusem odbywa się, odbywa się w ten sam sposób, co 100 lat temu. Także do tego stopnia, jakby nie po to technika poszła do przodu, świat, żebyśmy dalej walczyła w ten, walczyli w ten sam sposób. Oczywiście trzeba zachować dystans, nosić maseczki, densyfikować ręce, dostosować się, jeśli chodzi o wymagania sanitarne, do tych zaleceń, które są narzucane przez Ministerstwo Zdrowia. Ale jakby przerażające jest to, że ten arsenał broni, który my dysponujemy jako ludzie w walce z wirusem, to jest ten sam, co przed, przed praktycznie blisko 100 Laty, tak, blisko 100 laty Więc tak to właśnie wygląda. Chociaż no teraz mówi się, że czas, czasami jest więcej, bo może być ozonowanie jakichś samochodów, ozonowanie biur, pokoi, tak, mieszkań, czy na przykład ozonowanie tutaj jakichś przejść, metra i tak dalej, jakichś przystanków. No ale na dobrą sprawę, jeśli chodzi o takiego zwykłego człowieka, to same po prostu zasady, które miały miejsce 100 lat temu. No i teraz yy, profesor Simon wypowiedział się temat właśnie jakby zakażalności, śmiertelności, jak to jest. No bo media przedstawiają informacje, tak? Dzisiejszego dnia zachorowało tam po prostu, zostało zakażonych 15 tysięcy osób czy 20 tysięcy osób, zmarło 100 czy 200 czy 300 osób, tak? Oprócz tego jest też podane tam choroby współistniejące. No ale co to znaczy konkretnie? Bo ktoś może trafić do szpitala, kto na przykład miał cukrzycę całe życie, ale ta cukrzyca nie była aż tak po prostu niebezpieczna. Miał też inne choroby no i żył tą cukrzycą, tak? Jemu się przypisze, że on po prostu zmarł, bo już miał choroby współistniejące i każdy macha ręką, no nie, to tam w podeszłym wieku, to wiadomo słabsza odporność i tak dalej. A mogło to trafić na przykład kogoś, kto żył całe życie z cukrzycą, czy miał chorobę współistniejącą, która nie była aż tak dokuczliwa dla zdrowia. No każdy z nas ma jakieś mniejsze lub większe choroby. To nie jest powiedziane, że jak nas dopadnie koronawirus, to zaraz musimy, musimy umrzeć, tak? A może ktoś być ktoś po prostu, kto jest okazan zdrowia, a na przykład ma cukrzycę bardzo zaawansowaną i bardzo mocną, tak, a poza, poza tym nie ma żadnych objawów i w momencie, jak dostanie koronawirusa, to umrze. Tak samo z innymi chorobami. No więc tutaj profesor Simon powiedział w ten sposób, że jeśli chodzi o zakażenie koronawirusem, to faktycznie tutaj ten ciężki przebieg zakażenia koronawirusem dotyczy 20% osób zakażonych. Czyli na 1000 osób, e, praktycznie 200 osób ma ciężki stadium, tak? Ciężko po prostu prze, przeżywa te, tego koronawirusa. No bo wiemy o tym, że na przykład są te kwarantanny w domach, jak ktoś jest zakażony, tak? I jego objawy nie są aż takie złe, po prostu, że musi trafić do szpitala. E, natomiast e, tutaj profesor Simon mówi, że w przypadku respiratorów, to tutaj przeżywa 1 na 10 chorych. W momencie, kiedy trafiają pod respirator, jeden na 10 chorych przeżywa. bo to jest przerażająca tak naprawdę statystyka. I teraz, jeżeli ktoś jest zdrowy, e, tak, na przykład tak jak ja jeszcze nie miałem koronawirusa i mam nadzieję, że nie będę miał, no ale trzeba się liczyć z tym, że może to człowieka spotkać, to znaczy, że jakbym trafił pod respirator, to, mam, to mogę sobie powiedzieć, że mam 1 na 10 szans, czyli mam 10% szans na przeżycie, no przerażająca tak naprawdę ta statystyka. No i teraz y, tutaj y, profesor Simon też mówi na temat tego, że y, y, młodzi ludzie także mogą ciężko przechodzić koronawirusa, mogą też umierać na koronawirusa, że to nie jest powiedziane, że tylko osoby w podeszłym wieku. I powiedział jakie są czynniki, które wpływają praktycznie, że te młode osoby mogą ciężko przechodzić koronawirusa, czy nawet mogą umrzeć na skutek koronawirusa. Mówi, że to jest tak: cukrzyca, choroby nerek, nadciśnienie, choroby sercowo-naczyniowe, a także y, tutaj y, mówisz najgorszym takim czynnikiem jeśli chodzi o koronawirusa, który wpływa na, na ludzi, tak, to są ludzie, którzy mają po prostu otyłość, którzy najgorzej po prostu przechodzą koronawirusa, ludzie z dużą otyłością, tak to definiuje Jasne, nie jasnowic, przepraszam, oczywiście profesor Simon, że najgorzej koronawirusa przechodzą ludzie z dużą otyłością. To też nie jest powiedziane, że od razu są skazani na śmierć, ale no to mówi profesor Simon, praktycznie pewnie ze swojego doświadczenia, tak z, z, praktycznie to jest swojego doświadczenia. Czyli tak to właśnie by definiował profesor Simon. Przerażająca też ta diagnoza, że to się praktycznie nigdy nie skończy. No ja przedstawiałem taką wizję przepowiedni Jasnowidza Jackowskiego, który był wielokrotnie pytany przez ludzi, kiedy zakończy się tutaj koronawirus w Polsce, na świecie. A Jasnowidz Jackowski mówił, że koronawirus zakończy się wtedy, kiedy politycy uznają to za stosowne. Tak? Przerażająca wizja zakończy się wtedy, kiedy politycy uznają to za stosowne, tak? Czyli na przykład mamy dzisiaj 20 tysięcy osób zakażonych koronawirusów, koronawirusa, na przykład politycy stwierdzają, od jutra nie ma koronawirusa, wszystko przywracamy normalnie, tak? To jest przerażająca sprawa, tak? A może się okazać, na przykład, że będzie 500 osób zakażonych każdego dnia koronawirusem, zostanie to ogłoszone, a kilka tygodni później będzie już kilkanaście tysięcy osób zakażonych koronawirusem. Także no to jest po prostu jedna wielka loteria. Znaczy, ja absolutnie nie chcę wchodzić w dyskusję, czy koronawirus jest groźniejszy niż grypa, czy to jest po prostu ma charakter grypy i tak dalej. Na przykład Jasnowic Jackowski, no to umniejsza, tak? Mówi, że grypa, więcej osób choruje na grypę, umiera na skutek powikłań i tak dalej. Ja bym nie szedł tym tropem, bo moim zdaniem koronawirus jest gorszy. Nie pod, nie pod względem jakby śmiertelności zakażenia, tylko pod względem tego, że nie jest do końca przebadany, nie ma do końca lekarstwa, szczepionek, leczy się objawowo, tak? Zachowawczo. Są pewne tropy, coś pomaga, coś nie pomaga i tak dalej. Natomiast grypa jest przebadana. Konsekwencje grypy, czy bo po prostu to, to wszystko jest przebadane, wie wiadomo, jakie stosować po prostu leczenie i tak dalej. Natomiast tutaj to nie jest nie Wiemy jak organizm się zareaguje, jak poszczególny człowiek za, zareaguje na koronawirusa, jakie będą skutki tego, czy człowiek po prostu przeżyje Jakie będą skutki, na przykład, jak człowiek wyleczy się, będzie ozdrowieńca? No bo yy, media pod, pod, podają informacje, zachorowało tyle i tyle, tyle zmarło i tyle było ozdrowieńców. Hura, cieszyć się, szampany otwierać. Hola, hola, poczekajmy. A może za 2-3 lata ci ludzie będą mieć problemy z płucami, może będzie po prostu jakiś odsetek, będą mieć problemy z astmą, choroby na przykład nowotworowe, płuc, masa osób będzie chorowała na nowotwór, na przykład płuc. Poczekajmy, tak? Yy, jakie będą tego skutki? To tak jak na przykład z Czarnobylem było. Jeśli chodzi o Czarnobyl, to też po prostu yy, ludzie szli po prostu walczyć z skutkami Czarnobyla, często niezabezpieczeni bez żadnych po prostu tutaj tak skafandr, skafandrów i tak dalej, potem umierali na skutek choroby popromiennej, a ci ludzie, którzy mieli po prostu te skafandry, były na przykład nieszczelne, to potem po latach mieli choroby nowotworowe na skutek tego, że w krótkim czasie przyjęli bardzo dużą dawkę promieniowania. No, nie mówię, że Czarnobyl to jest koronawirus, ale zobaczymy, zobaczymy sobie po prostu, jakie są skutki dalekosiężne. W przypadku leczenia, w przypadku lekarstw czy zdrowia człowieka wszystko zostawia swoje po prostu na sobie praktycznie tak w człowieku pozostałość. Jeżeli ktoś bierze lekarstwa na chorobę taką i taką, to wpływa po prostu ma gorszy układ odpornościowy, czy po prostu ma gorsze funkcjonowanie, coś osłabia i tak dalej. Wszystko ma praktycznie wpływ. Oczywiście no, czasami bierze się leki, żeby mieć lepszą odporność, żeby walczyć z jakimiś e, infekcjami, ale mówię, że wszystko ma praktycznie wpływ. Pomimo tego, że ktoś na przykład może e, tutaj tak dobrze się odżywiać, prowadzić i tak dalej, to mimo tego koronawirus może zostawić jakieś e, tutaj tak zmiany, które będą, nie, nie będą widoczne na przykład pierwszych tygodniach czy miesiącach, bo ktoś Przejdzie koronawirusa, powiem: O, jestem zdrowy, na szczęście nie trafiłem do szpitala, po prostu przeleżałem tydzień w domu czy dwa tygodnie. E, wyszedłem z tego super ekstra, udało mi się, jestem szczęśliwa. A potem się okaże: że za pół roku będzie na coś innego chorować, co będzie skutkiem, czy, czy jakimś powikłaniem koronawirusa, nie wiadomo. Natomiast niewątpliwie te szczepionki, które będą, to będą pewnie mutacje, tak trzeba się po prostu tego spodziewać, że nowy wirus mutowany po prostu nie będzie odporny na szczepionki. No ale no wszystko, jakby będzie jakaś szczepionka, to przynajmniej będzie coś, y, y, jakby jakiś po prostu punkt odniesienia. To też jest jakby kluczowa sprawa, być jakiś punkt odniesienia, jeśli chodzi o taką szczepionkę. E, tak? No bo na razie nic nie ma, tak? Jeśli chodzi o walkę z koronawirusem. Objawowo się po prostu to leczy. E, to też nie jest powiedziane, że szczepionka będzie takim remedium, także kompletnie pom pomoże. Ok, to wszystko na dzisiaj. Napiszcie w komentarzach, co na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie, na temat właśnie słów profesora Simona. Czy się z tymi słowami zgadzacie? Co na ten temat byście napisali w komentarzach? Piszcie śmiało, Pozdrawiam, trzymajcie się, zostawcie suba. Cześć.